Witam bardzo serdecznie. Disciples 2 powrót Galana, kampania Legionów Potępionych, dzień 43. I co? Praktycznie chyba już można powiedzieć o opanowaniu terenów, które należą do Hord, jak również o terenach Imperium. Tutaj już tylko pozostają jakieś podstawowe jednostki, które sobie możemy spokojnie pokonywać. Tak więc bot jest już pod kontrolą, choć to wymagało okupienia pewnymi stratami, jak pamiętacie w poprzednim odcinku. Przeżył mi tylko arcyczart w walce z Nosferatem, który miał smoki śmierci. Tak już byłem bardziej skupiony na tym, żeby jak najszybciej po prostu wykończyć tych dowódców, bez jakiegoś szczególnego przygotowywania się pod to. Mogłem się wspomóc przynajmniej jakąś klątwą demonów, zakładając, że będą walczyć, bo też mogli uciekać, ale zdecydowali się walczyć. Za co dla bota plusik. Przynajmniej podjął wyzwanie. Dobra, tu nie wiemy co jest. A że pieniędzy akurat mam sporo, mogę dać im w sumie wyjść. Tylko tutaj najpierw bym zrobił jakąś obronę. Nawet taką. Stać mnie. Dobra, ty tutaj tak. Sukuba jak zwykle jest ranna. Goblini, łucznice będą tutaj go ranić. Zobaczmy co tutaj jest w tym skarbie. Błogosławieństwo Wszechojca, które mnie będzie uzdrawiało. Mamy tutaj też czary. Już coś tam kradłem nawet chyba. A to nie, bo coś mi się zdaje, że tutaj też lodowa tarcza była, którą ja chyba mam już nawet. No właśnie, coś kradłem, to już dobrze pamiętam. Nie grałem już jakiś czas. Dobra, na razie nie będę tutaj nic kupował takiego. Możemy użyć naszych różdżek świętości. Odratujmy trochę tą naszą biedną sukubę. Ty możesz w sumie nie musisz nawet tego tam przejmować, ale skoro tu już jesteś, nie ma jakiejś potrzeby, żebyś szła gdzieś dalej, to w sumie zostań tutaj sobie. I tyle. Przewinę dalej. Okej. Okay. Hordy z czymś wychodzą, no Nosferatem. Okej. Okay. Właśnie, ci łucznicy już tam 10 poziom, co oni tam zadają? Mało co tam zadają. 33 chyba, do 35 tak myślę. Raczej nie powinni mi tutaj porobić. Mogę założyć sobie pancerz w razie czego. No i to jakoś pyknie. No to 27 mi zadają. No trochę to jednak jest. Jak na to ile życia ona ma. Coś tam zaboli. No nie, ty masz pancerz. Coś ta trucizna razem z tym, to mogłoby dać radę. 110 przy tym pancerzu, to mu zadasz 80, 78. No nie, to nie zabijecie go na spółę. To dokończ tego czempiona i tyle. No, nawet fokusują mi się tutaj na dowódcy. A to dobrze, bo akurat uzdrowienie ze świątyni będzie tańsze, bo jeden punkt życia kosztuje jedną sztukę złota, nie tak jak w przypadku innych jednostek. No i wyznawcy też się łatwo tutaj uzdrawia. Ogr, dwa gobliny, tutaj to już zwykłe pierwszopoziomowe, więc tutaj nie ma się raczej czego bać, chociaż coś tu dostaniesz na pewno. Trzeba jeszcze brać poprawkę na to, że oni byli we mgle wojny, więc mogą mieć trzeci poziom, tak mi się wydaje. Ale można w to wejść, myślę. Pierwszy mają nadal. Aha. Dobrze.
Ja sobie jednak liczyłem to tak, że oni byli we mgle wojny i zdobyli coś tutaj, doświadczenia. Ale czasami bywało właśnie tak, że nie zdobywali, więc... Jest pewnie coś, o czym jeszcze nie wiem, jeśli chodzi o tą kwestię. To jest dobry zwój, tylko... Szkoda, że teraz wyznawca nie jest fokusowany. Dobrze, że to jest jedyna misja, gdzie Sukubę będę miał. Czy tam kogokolwiek z tej ścieżki rozwoju, bo jednak... wyższym priorytetem wykazują się właśnie te Sukuby i Wiedźmy. A tutaj będzie 30 obrażeń, no to w kolejnej turze się wyleczy. Tego to nawet nie będę atakował, ewentualnie no, po zdobyciu miasta mogę to zrobić, bo się wyleczę po prostu ze świątyni, to tam już jakoś da radę. O, tutaj no można wejść. Można to przejąć normalnie z luzgą. A zróbmy tak po prostu już profilaktycznie. Złodziej. O, nie dasz rady tam podejść. To wyślij ze stolicy szpiega. Tak zresztą. Całość punktów ruchu ci pójdzie. Jakiś tam zwykły hunrech. No też nie mam nic tutaj nadzwyczajnego, także trzeba tutaj... ja bym użył sobie... Menta Potens, które zabije tego duszka, ale to tam mniejsza o to. On jest wart tylko 20, więc to będzie 5 punktów doświadczenia straty dla nich. Tu najważniejsze, żeby on po prostu dobił do drugiego poziomu tymi jednostkami, żeby sobie na spokojnie już tutaj tłukł, bez żadnego tam większego wsparcia. Dobra, ciebie trzeba dla pewności tutaj dobić. Ty poczekaj, on będzie uciekał i tak dalej. No, zrobione. Co tutaj było? Do ukradnięcia? Jeszcze eliksiry szybkiego srebra. Bierz to. Mogę popróbować jeszcze kraść tam. Jeszcze jeden sobie ukradnę. Na przykład do tego trzeciego to już nawet mogę kupić. Bez problemu. Przekażemy to później. Można powiększyć teraz inicjatywę dzięki temu. Okej, koniec tury. No, wyszły tutaj już imperialne, magusiowe jednostki specjalne. Tutaj znowu trzeba będzie... Może jednak tego użyję. Napisane jest punkty życia w obszarze, obszarze plus 30. Powinno mieć 51 według opisu, ale w Księdze Czarów to było 60. Właśnie tutaj widzicie, 60 było tu 30. Zobaczymy, co jest prawdą. Raczej 60. No dokładnie. Błąd w opisie. Zostawię chyba ten pancerz. Król Orków to jest twardy. To jest 30 pancerza plus jeszcze kolejne 30 od miasta. Także to będzie skurczybyk twardy. Nie wiem, kogo tutaj dać na środek. Przyjęta siła, tylko mam takie coś. Siła do drugą tarczę sobie jeszcze zarzucę. I siłę też. Świętą siłę to tam nie potrzebuję, chociaż... jeśli chodzi o Sukubę, to w sumie nie jest to wcale głupia, żeby tego używać. I takim czymś... Z takim pancerzem to mogę tutaj wchodzić. Atakuje mi co prawda rycerza wiekiem, ale to nie problem. 60 pancerza, więc... To ciebie przede wszystkim trzeba próbować truć. No, dobrze, że powiedziałem próbować, bo... Nie wyszła teraz trutka. Jakie ty masz szanse? 48. To i tak nie jest nic szałowego, no, ale zawsze coś. Taki sam efekt bym miał, jakbym tutaj... Teraz mamy większą inicjatywę, ten skalny olbrzym. Jak się odmieni od razu, to będzie lipa. Bo jak coś, to bym się mógł obronić.
W razie czego? A jak się odmieni, to jeszcze mi zabije rycerza piekieł od razu. Taki niefal by mógł być, ale się nie odmienił na szczęście. No, wiesz co, ty to poczekaj. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tego. Co ty przemienisz? Wszystkich, dobra. To teraz Chochlik jest tutaj wolniejszy, więc dla pewności jego się próbujemy pozbyć. Wow, na styk. Liczyłem na to, że właśnie się nie odmieni. No, ty się odmieniłeś. Ale to tam pół biedy, bo atakował mi dowódcę. No i wyznawca oczywiście poziom. Cóż za obrzydliwe stwory. Skoro upadła ostatnia twierdza zielonoskórych, to nie powinni już sprawiać nam więcej kłopotów. No to w takim razie się już pozbędziemy tego całego spamu, który tu wcześniej bardzo męczył nas. No poczekamy w tym mieście, myślę, jeszcze tam z turę jedną. Z chęcią bym poszedł tutaj, mając jeszcze punkty ruchu, ale no tak nie zrobię. Dobra, ty możesz iść nawet tutaj sobie. Nic nie szkodzi. Eliksir celności. To jest fajna rzecz. Dla Inkuba właśnie na przykład. Albo dla takiej Sukuby. Chociaż i tak przemienić nie mogę w Chochlika Strażnika Stolicy, także... Tak dobrze to nie ma. Dobra, trzeba tutaj pilnować dalej to Imperium całe. Ale też przydałoby się przenieść te wszystkie przedmioty. Trutka, dobrze. Dobij tego łucznika. Do widzenia. Ogarem może tam zablokuje to na chwilę. Iluzją. Później będzie mi seryjnie wychodził tym dziadostwem, ale już tam nieważne. Mogę w ogóle tutaj blokować to wszystko iluzjami i mieć to gdzieś. Pójdziemy do dowódcy naszego, arcyczarta i tyle. Poczekasz sobie w mieście, ale... Która już tam szybko przejdzie. A, zapomniałem o tobie. Nieważne. Zrobimy nowego. O! Miałeś straż. Coś miałem tak z tyłu głowy, takie odczucie, że on może mnie zaatakować, ale z drugiej strony i tak już miałem gdzieś jej los. Bo i tak zrobiła już to, co powinna zrobić. No, teraz możemy się tu uzdrowić za ciężkie pieniądze. No nie. Aż tak mi nie zależy na tobie, tym bardziej, że to są zwykli orkowie. Z czym sobie możemy poradzić. Tu kolejne obrażenia musisz przyjąć. 100 tam z kawałkiem. Dobra, rozwalimy to może. Arcyczar musi być szybszy od orków, to się da radę. Świetnie. Eliksir celności. Jeszcze zdążymy się wrócić do miasta, to będzie regeneracja. Dobra. Złodziej, właśnie złodzieja jeszcze sobie tu od razu zrobię. Tylko muszę uważać, bo widzę, że Kraken jakąś walkę wygrał. Niekoniecznie. Nie wiem, czy on ma szał bojowy, czy to wynikło z tego, że zielonoskórzy tutaj byli bardzo agresywni. I coś wygrali po prostu siłą rzeczy. Ci morludzie. Zostawimy to w ten sposób. Dobra. A tam jeszcze ten Nosferat, tak? On tam wyszedł sobie. Dobra, kij mu w plecy zresztą. Syrena, zwykłe poziomy to wszystko ma. To można wchodzić bez żadnych obawień. Cała naprzód w tego Fakena. 111. To jest za mało obrażeń. To się broni. Ty musisz to spalić. Chociaż nie no. Wyznawca mógłby to też podciągnąć, no ale wiadomo, że mógł być Kraken przed wyznawcą, także. Nie było to dobre. To nie było dobre.
że go przemieniłem. Teraz te dwa chybienia. Jeszcze on by się odmienił od razu i by zaatakował Kraken z wyższą inicjatywą. Super, są kolejne poziomy. Tutaj już 25 poziom, 48 obrażeń, bardzo ładnie. Jesteś takim potężniejszym demonologiem. Właściwie to masz obrażenia trochę wyższe niż demonolog i życie prawie tak jak Modeusz. I czart. 51 odtrutki, bardzo ładnie. 96 obrażeń. To jest całkiem niezłe. Niezłe statystyki już ma. A to jest mapa niezbyt duża. Także to też myślę, że na ostatniej misji dużo dobije. I ten mój pomysł z tym sobowtórem w ogóle w ostatniej misji pewnie i tak go zrobię, ale no niestety... A, mogłem tego zaatakować zresztą. Ale to nie jest twoja działka. Takimi sprawami zajmuje się ten oto gentleman. Dlatego on ich zabije teraz. Ciebie. Wiesz, uciekał. Ciekawe, czy się to uda. Raczej nie. Bardzo ładnie. A nie, tutaj nie będę miał przecież moment czarnoksiężników, tylko wiedźmy, znaczy czarownice. Taka trochę lipna ta armia w takim razie będzie. Mało dość tego obrażeń. Wykołać wyznawców chyba by trzeba było tutaj w takim razie. Albo zostawić jednego wyznawcę zablokowanego i jedną wiedźmę. Czarownicę. Już tak mówię na szybko. Dobra, ty tutaj podejdziesz. Zostawisz to, co trzeba. Akurat się skończy iluzja, ale to się rzuci drugą. Okej, tutaj się będziesz wyżywał czarami. Ty mi przejmiesz miasto, bo nie dałem obrony żadnej. Okej. No, zaraz się je odzyska. No, tutaj akurat już musimy to rozdać. Idź do tego sklepu magicznego i ukradnij mi, proszę, ja ciebie Hymklanów. To też dobra rzecz. Pieś pośpiechu i później Hymklanów spróbujemy ukraść. Tu jeszcze jakieś walki będą. No, Hymklanów by się do tego przydało. Miałbym pewność, że będę przed kusznikami, ich od razu spalę. No, jeżeli będą przede mną, to mi tutaj zrobią mielonkę z tej mojej sukuby. Dobra, super, ale ja chcę, żeby był właśnie on. No i super, podpalił to wszystko tak jak należy. Ale nie mam jakoś szczególnie dużo, ale raz na jakiś czas można użyć. Tutaj będzie walka dość prosta. Tylko trzeba wszystko, wszystkie obrażenia muszą wejść. Ach, to się tutaj nic nie stanie złego. Dobra. Fantastycznie. I kolejny awans. Srebrny pierścień. O, tu można się nawet szkolić. To można ciebie będzie szkolić tutaj. Tylko później. Już na razie i tak pieniędzy nie mam jakichś tam szalonych, żeby takie rzeczy robić. To będzie dość trudno. Ochrony by się przydały. Szczególnie na wodę. No, ale nie mam czegoś takiego. Gdybym był mistrzem gildii, to mógłbym się pokusić o kradzież takiego czaru po prostu. Dobra, ty tutaj teraz... ty masz słabą tą armię. No ale jednak będziesz siedział w tym mieście, tak? To by można było tam ogara piekielnego wezwać. Doświadczenia i tak im nie da zbyt wiele. Na pewno nie da tyle, żeby awansował ktokolwiek. Jedno podpalenie i tak wystarczy. Zawsze jakieś obrażenia. No i ja tam coś wyleczysz, ale to jest niewiele. Dobra. No jeszcze jednego. Iluzja, tylko zwykły ogar. Nie można czarami zaatakować miasta, więc można wysłać ogara. Nawet jest całkiem przydatne, bo
Może więcej niż 15 zadać. Nie mamy też pewności, że wszystkim, no ale jest to jednak dobra opcja. Dobra, tu dostałeś poziom już nawet. Wow. Jest widmo. Dobra, oni się jego pozbędą. To się odstrzeli, da radę. Wyszczekanie. Chociaż nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo teraz mi może sparaliżować. O. Jeszcze Ara musiał być pierwszy. No, ciekawe, czy mi to teraz wyjdzie, jak tak zrobiłem. No właśnie, źle zrobiłem, że wziąłem czekanie. Ale zeszło to, co miałem na czekaniu, więc teraz mam normalnie cios. Dobra, weź się przerżnij przez tego woja. Wrażenia mi tutaj pociągną na jednym. No dobra. Dobra, iść dalej w niego. Na styk to będzie, albo będzie to przegrane. Może to wygrać. No nie, nie fajnie, że tak wyszło. Paraliż wchodzi cały czas. No to trochę lipnie to wyszło. Dobra, zostawi się iluzją. Jak najmniejszym nakładem to chciałem zrobić, ale nie do końca to wyszło tak jak chciałem i teraz pokonasz go. Hordy się odbiły od dna. Dobra, weź ty się przejdź w takim razie tam. Nawet dam ci pieśń pośpiechu. Radgi tam dalej. Klanów to też możesz spróbować. Super. Krasnolud ma ten ma 10 poziom, więc ma tych obrażeń 50, nie wiem, czekaj. 57, tak. To jest mało. Niewiele więcej niż zwykły wojownik ich. Ten drugopoziomowy, no ale życia to ma. Tam pobyku fest. To miasto. To na później sobie zostawię. Aby naprawdę trzeba było już przyjść z czymś konkretnym. Może, że był wyznawca pierwszy, to akurat zjął ochronę. O, chybienie. Cóż za zaskoczenie. Akurat przemiana będzie bardzo potrzebna przy tej walce. Wejście złodziejem tam nie będzie raczej miało sensu, bo to... No jednak mimo wszystko... Jest poziom chyba 10, tak? To tutaj będzie bardzo mało szans na jakąkolwiek trudkę. Dobra, tak. Tu jeszcze kogoś nowego się stworzy, żeby pilnował Imperium i tyle. A jeszcze jedna taka armia z czartem i tyle. To zostawimy.
Połknąłeś przynętę. To miło. Co ty możesz sobie wziąć? Masz szutowanie albo mistrz oręża? Na ten moment to bardziej by mi się marszutowanie przydało, chociaż mistrz oręża też byłby dobry, żeby zdobył chociaż trochę więcej doświadczenia. To może tak, marszutowanie na 12, teraz mistrz oręża. Żeby tutaj jednak wyciągnął trochę tego doświadczenia więcej z tego scenariusza. Tu się nie uda, ale tam się uda. No dobra. Skorzystajmy już z tej wizyty. Pobijmy sobie Krakena. Ale no nie w taki sposób. Tak się będzie trzeba ustawić. Nawet tak. Żeby trzeba był na środku, żeby mógł każdego zaatakować, kogo będzie chciał. Złodziej tam się nie bardzo przyda. Najlepiej to by było tam w ogóle wpuścić Mściciela, tylko on jest dużo wart. Doświadczenia. Chyba 9 stówek nawet. Na ich trzech to będzie po 300. Pracowanie. No będzie mnie na to stać. Więc tak też zrobię. Wezwie się go razem z tym piekielnym ogarem, żeby on sprawdził, ile tam doświadczenia w środku oni mają. Żebym przypadkiem nikogo tam nie podszkolił. A, eliksir mocy tytana tu w ogóle jeszcze nawet jest. No to sobie zaraz po niego przybędziemy. Możliwe, że ten dowódca nawet tego jeszcze nie zakładał, a jeszcze tutaj. No tak. 30 tutaj, chociaż nie chcę marnować na takie coś. No nie mam dużo many. Złodzieja się zrobi kolejnego i tyle, on pójdzie tutaj. Trutka. Nawet nie wyszła. Wow! Ohoho. Niesłychane. 80% szans. To tak jakbyśmy chcieli truć smoka. Raz na 100 się uda. Sobie trochę postrzelasz w niego. Panie tropicielu. No ale albo nie postrzelasz, bo jednak widzę, że woli się wycofywać. No dobrze, jak tak chcesz, to tak rób. Ja ci to wezwę iluzję i nigdzie nie uciekniesz. Idziemy dalej. Uzdrawianie i co więcej jeszcze zrobisz? No poszedłeś w tamtą stronę. I tyle ci zostało. Teraz tak, tutaj, na tego mściciela to co tutaj potrzeba? 250 many piekielnej, więc go tylko raz wypuścimy. Dobra, ogar niech tylko zobaczy ich doświadczenie. O, nawet jakiś skarb tam leży sobie za tym miastem. Mściciel, mściciel, kurczę. On był z 900 wart, bo załóżmy, że 900. Coś koło 1000 na pewno było. Nie, na pewno nie 1000, 900, może 800. Sporo tego tutaj zadaje ci obrażeń. Ale tu nikt nie dostanie nawet poziomu. Mogę nawet dwóch takich mścicieli puścić. Tylko, że muszę poczekać. Bo to jest koszt 500 many piekielnej, a przychód mój to jest 175. No. To będziemy już stać w następnej turze na to. To sobie poczekam po prostu. Albo pójdę w tą stronę, żeby zdobyć ten cały eliksir siły. Mocy tytana znaczy się. Okej, tu jest w porządku. Tu jeszcze ty. Weź tu go ścignij. Dobra.
następna tura. No i to starczy, no. Tam jeszcze na górze jest jakieś miasto do podbicia, to może tam pójdziemy. Ewentualnie. Podaj mi to. Dowódco, czy ty to piłeś? Nie, no to będziesz pił. Mogę zwiększyć sobie może obrażenia na tą walkę. Chociaż nie wiem. Jak z inną maną tutaj będzie? 120 runicznych, to jest mały koszt. Tej mojej głównej tutaj najwięcej zużywa to. To wchodzimy, bo to będzie z 300 punktów doświadczenia dla nich. Bo stąd 270, jeżeli on jest 800 lat. Nawet strzelisz drugi raz w niego. To dużo zrobią. Gorzej, jeżeli będzie obniżenie inicjatywy, to drugiego ciosu już nie zadam. Ale już i tak zrobiłeś dużo. Świętej siły sobie nie rzucę, bo nie będzie mnie na to stać. Ale nie to jest teraz ważne. Mogę sobie nawet pozbyć tego pustelnika, ale raczej to nie wyjdzie, bo teraz mam obniżoną inicjatywę, więc... A jeszcze raz mogę zaatakować. Dobra, starczy. To już jest naprawdę wystarczająca ilość. Hymn klanów sobie zarzucę, żeby mieć pewność, że będę szybszy. I to tak naprawdę już wtedy wystarczy taki zestaw. Zestaw jednoczarowy. No i z takim ekwipunkiem można iść. Dobra, dobij sobie jego. I tu już zagrożenia po prostu nie ma. Na zwyczajnie świecie mi nic nie zrobicie. No i prostym sposobem mamy doświadczenie. I nie otrzymaliśmy żadnych obrażeń w tej walce. Nie szukaliśmy zwady, ale sami się prosicie. Ta zniewaga nie ujdzie wam na sucho. Wiesz, co mnie to obchodzi, panie krasnoludzie? Nic. No co, zostaje jeszcze pójść na górę i możemy iść na elfy, bo to już będzie wszystko tutaj. Okej. Okay. To poproszę tak, pieśń pośpiechu. Bo jej tak nie używamy za bardzo. Inna sprawa, że tej many też nie ma za bardzo. Jedno tylko źródło. Także tutaj... No, dwa są generalnie źródła, tylko by trzeba było to przejąć. To już tam idę. A, jeszcze na dół trzeba się przejść. To może też tam pójdę, żeby te źródła tam odzyskać. Dla siebie. Idziemy w tamtą stronę. I zdobędziemy tą manę. Ona się akurat przyda. A, tutaj w ogóle jakaś lisza królowa idzie. Idziemy, idziemy. Z pieśnią pośpiechu. Buty można by jeszcze zdjąć na przykład. To może coś da. Na przykład szansę na kolejną walkę, albo jeszcze tak. Tormentio. Dla zasady, bo tu jest obrońca wiary, więc można zdjąć pancerz. To tak też zrobimy. No, obrażenia niestety. Moment, jakie wy razem macie to obrażenie? 119, 127... 176... No to akurat. Zabijecie tego inkwizytora. No to wszystko w tego, w obrońcę wiary. Oczywiście mogłem też inkwizytora wykończyć zanim on zaatakuje, ale tam nawet się to udało. Bo go oszukałem inicjatywą. No i wchodzimy w miasto. Panie, zamki są opuszczone, ależ bezmyślni są ci ludzie. Chociaż to może być pułapka. Lepiej miejmy się na baczności. Znaleźliśmy pismo opisujące powstanie hrabiego Crowleya przeciwko heretykom, którzy chcieli wspomóc elfy. Cóż to oznacza? Czyżby elfy miały sprzymierzeńców? To może poważnie zagrozić naszym planom. O, Konrona Imperium, to można wziąć ze sobą. A miałem brać coś innego. A, to wyszło dobrze. Obrońca wiary, tutaj to jeszcze jakaś wieża strażnicza.
sobie zbadamy później jej zawartość. I tak, jeszcze ty. Nie chcesz otrzymać jakichś obrażeń? Teraz tu się uda tym złodziejem. Otruj tą drużynę, albo ją opluj. Dziwne, że nie walczą. Mogli walczyć, to by... Mogli zrobić coś. Tak, no to... A, dobra, w taki sposób się porozumiewamy. To już nie masz co kraść, a tutaj jest coś kraść. Spróbuj sobie to. Ty albo ty, już nieważne kto. To będziesz pilnował tam później. A, zapomniałem butów założyć, dobra. A, mniejsza o to. Wow, czary lecą. I to poważne. Czyżby drugi dowódca miał polec? 60 obrażeń już mi zadałeś. Że też masz manę na to. Znowu mi przejęli miasto, no kurde, zapominam o tym cały czas. A tu odsiec przychodzi. To dobrze, że w mieście jestem. Cały czas zapominam o obronie w tamtym mieście. Mnie przejmują. Dobra, przynajmniej mamy pieczone wojska Imperium. Całe szczęście nie jest to jakieś silne. Szczególnie. O! Sporo mi narobiłeś obrażeń. Przemienisz go? Świetnie. Przynajmniej trafiasz. Wtedy, kiedy nie trzeba. 108 obrażeń, 63 trucizny. Fajny ta proporcja jest fajna, bo tutaj obrażenia są bardzo podobne do tej trutki. Dobra, to nic nie ma. Więc można tam wejść. I tym razem już zlewować sobie dwa czarty i mieć to gdzieś. Dobra, ty też tutaj proszę trutki użyj. Nie wiem, czy będą walczyć, czy nie. Znowu nie walczą. Oni nie trafiają. Festiwal chybienia, proszę państwa. Zablokujemy im wejście do stolicy, żeby sobie nie myśleli, że mogą do niej wracać. Załóż te buty, bo zapomniałem o tym wcześniej. Chociaż teraz to lepiej, żeby się w ogóle zdjął. Idziemy sobie w taką walkę, to tam prosto, szybko. Wieża strażnicza. Ogarem to zbadajmy. Rózgowiczkę jakąś jeszcze zrobić. O, same obrażenia. Strzelców. To można się pogodzić ze stratą sukuby, to nie muszę jej nawet leczyć. Mamy czym wskrzeszać, także. Nie będę się tym zbytnio przejmował, że ją tracę. To już tak było pewne. 100 sztuk złota i nieczysty sztylet. Ci wojownicy byli świetnie wyposażeni. Zdobyliśmy potężne ostrze, które ścięło wiele głów podczas bitwy i wiele jeszcze zetnie. Nie jest to głupia opcja, tym bardziej, że mogę nawet tutaj zmusić ich, żeby mnie fokusowali, tego arcyczarta. I on się wtedy będzie tutaj leczył. Zastanawiam się nad tym. Może sobie rzeczywiście ten nieczyszczy sztylet wezmę. Bo jeśli będzie fokusowany, to naprawdę to jest dobre wyjście. Bo on, zadając obrażenia, będzie się leczył 25%. To brzmi jak dobry plan. O,
Podoba mi się to, że podciągasz obrażenia. Ty też. I Hooklimana. Ach, nie zdechło. Ale nie powiedział Hooklimana. Jakby powiedział Hooklimana, to byłoby już po mnie. Ty tutaj miałaś iść w ogóle po coś. Ale zrobiłem już inną. A co tutaj? Tutaj jeszcze jakaś... Tu już coś było. Dobra. To idziemy na górę, a później idziemy do elfów i mówimy do widzenia. Hordy tutaj oczywiście muszą czarami zarzucać, bo nie mają co robić z maną. No już. Jeszcze nam się to nie znudziło. Rozwal mi to. I to drugie. Nie, nie dasz rady. No dobra, to idź się podleczyć. Przejmujemy to. To są same tylko wojownicze żółwie ninja i inne takie tam jednostki. Tutaj Tormentio się wrzuci. Raz, dwa. Nie wiem, czy iść tam na tą górną część mapy. Jakoś mi się tak nie chce za bardzo tam już tego eksplorować, ale w sumie co ja mam do stracenia? Pokonane, dobra, to przemierzamy dalej świat. Oj, pojawia się ten kolejny tutaj orszak. Maść lecznicza. Tym razem jej nie użyję. Tak się uzdrowimy. No, wejdziemy sobie przy okazji w nią i później w te elfy. Trzeba będzie. Manę jakąś tam jeszcze mam. Paraseus też mam. To żebyś ty sobie nie myślał, że gdzieś pójdziesz, to cię sparaliżujemy. Dobra, stójcie sobie tak, stoicie. Jakieś pośpiechu można użyć. I tak też zrobię, ale nie użyję jej do tego, żeby tego elfa pokonać, tylko żeby to miasto spróbować zdobyć. Mściciel tu nie ma sensu. Będzie całkiem trudne do zrobienia. Tak sobie teraz myślę. Weźmy sobie te czary, które mogę rzucić. Lodową tarczę już. Siła. I święta siła. Może ciebie tak ustawić, ale zaraz. Pancerz masz 55. Dostaniesz połowę tych obrażeń. Ale to i tak jest wciąż dużo. Ty masz 10 poziom, a na 10 pewnie 69. To już ze 120 może zdawać, plus 140 on. To mi zadacie tak. Powiedzmy 130. To i tak tego możesz nie przeżyć. Obrażeń zadasz tam. 140 na ich wszystkich. Dodając do tego pancerz, to będzie tak z około stówki. To będzie 600 obrażeń na wszystkich i jeszcze 25% z tego, więc 150 się wyleczysz. No to powinno być git. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy tak będzie, to zaraz się przekonamy. Jak się teraz leczysz? No nie do pełna.
ale tutaj dużo nie brakuje. Piękna przemiana, ale niestety odzyskanie postaci. A tutaj obrona. Ciebie się też spróbujemy pozbyć. I też odzyskał postać. No to nic mi ta przemiana nie dała. W praktyce. Tylko jedna wyrocznia elficka się nie odmieniła. Aha. Oj, Sukubo. Zawodzisz mnie, po prostu tak mnie zawodzisz, że... No jeszcze w pojedynczych misjach pewnie wezmę sobie to kilka razy. Ale chyba się zatrzymam na wiedźmie. No i teraz możecie zadawać obrażenia. Taki chichot losu. Po prostu po raz kolejny się przekonuję, że ta forma sukub jest naprawdę nic nie warta. Przywódca elfów, demony, będziecie musieli stanąć do walki przeciw naszemu przymierzu. Pożałujecie, że zadarliście z wojownikami Galeana. Ni elf, ni człowiek nie przegra tej bitwy. Nie, źle powiedziałem. Ni elf, ni człowiek nie przetrwa tej bitwy. Swoje ochrony przed śmiercią. To jest fajne, ale... nie na tą misję. A, to jest duża inicjatywy. Ale wyjdźmy już. Rozwalmy to coś. Buty załóżmy. I ty będziesz teraz stał w miejscu, to tam spokojnie cię złapiemy. Przy okazji. Kim ty jesteś? Co to miało być? Co to jest? Biały czarodziej z Imperium. Moment, ja też ci dam bana na poruszanie się, bo... nie wiem, czego ty tutaj chcesz... co ty chcesz osiągnąć, chłopcze. I teraz tak, ciebie trzeba wyleczyć, bo dostaniesz mocno. Dobrze byłoby być przed tym przywódcą elfów, gdzie 120-170 obrażeń, ale na pancerzu przeżyjesz. No dobra. Bo jeszcze może być przywódca elfu przede mną, no właśnie. Ale dało radę. Dobra, atakuj. Ależ piękne obrażenia ma ten wyznawca. Niewiarygodne. 60. No już jesteś tak jak Pandemoniusz, ale życia masz dużo więcej. Wróćmy się tu i w następnej turze już sobie jego rozpracujemy tam. A miałem tam jeszcze przejąć złoto, ale to już tam drugorzędne jest dla mnie. Okej. Zdrowimy ciebie. W tamtą stronę. I teraz pieśń pośpiechu i ciebie tutaj ścigniemy. Biały czarodzieju, który się tak ni stąd, ni zowąd się pojawił. Dobra, za chwilę mogę przestawić swoją armię. Chociaż w sumie mi to odpowiada, że atakują mi arcyczarta. W razie czego po prostu, jeśli będzie to potrzebne, to będę go sobie przestawiał. A tak, to go zostawię tutaj. Jeszcze tam iść, czy nie iść? Tam raczej nic nie będzie, to jest początek misji, więc raczej zakładają twórcy, że pójdę sobie tam. Ale na szybko mogę przecież się tam przejść, no co mi szkodzi. Co ty tutaj masz? Nie wiem, co ty masz. Chciałbym się tak kulturalnie dowiedzieć, wysyłając ci szpiega. Jeśli szpiega... no to jest taki standard widzę u nich. 15, chociaż zranić. Bo zrobić złodzieja kolejnego. Otruj drużynę i na to jeszcze 15.
No nie chcą trafiać, no jak na złość. Imperium z czymś wyjdzie, wyszedł sobie Pegas. Tutaj oczywiście klątwy muszą iść. A tutaj znowu plaga i co? I zaraza z solową burzą. Się tym hordom naprawdę nudzi. To tak naprawdę fest. Postawić tam iluzję i mieć spokój by było najlepiej. Dobra, idziemy. W końcu tak tu. Tam coś zadasz, ale to nieistotne. I teraz tak, pieśń pośpiechu. Tego mi potrzeba najbardziej. Podejdź tu, zdejmij buty i Tormentio może. A niech będzie. Będę uprzejmy. Pomogę mu zdjąć pancerz przed snem. Takim ostatecznym. Dobra, widzę, że dostajesz tu sporo obrażeń. A tu jest kolejna obrońca wiary. I kolejne obrażenia dla mnie. Teraz sobie jego zrań. Skupcie się na nim. Tam coś zadasz, ale to tam. Poczekajcie. Niech on zada dużo obrażeń, żeby się wyleczyć. Chociaż częściowo. Konrad na poziomie 5 do 9. Powiedzmy, że ma 9, a na 9 tych obrażeń będzie miał 130 chyba. To tak zrobimy. Mogę też lodową tarczę rzucić na przykład. Ale dobra, nie będę tego tak zużywał. Mogę też założyć but, chociaż tam już zostaniemy w tym mieście przez chwilę. 210, czyli masz poziom 5. O, to tak wyszło, że masz więcej obrażeń. Ty masz ochronę na ogień, to tutaj sobie rozdzielimy tak. Atakuj tak, bo ty i tak go wykończysz tutaj. I tyle, coś się zrobili. To wszystko. 42 poziom wyznawcy. No całkiem ładnie, jak na tą pierwszą misję. Te zwoje wyglądają na dokumenty. Najwyraźniej ci ludzie pod przywództwem fanatyków religijnych, inkwizytorów i tym podobnych planują obalić Imperium. Nieładnie rozpoczynać inkwizycję bez zaproszenia demonów. Ha, ha, ha. Więc wszystko się składa. Swój ochrony przed obrażeniami to jest niebo w ziemi. Dobra, weź mi tutaj, zdejmij tą rózgę i dziękuję bardzo. Do tego miasta. Ty mi zaraz pewnie wyjdziesz tym dziadostwem. To ustawmy się tutaj, żeby być może nie podeszła. Dalej. Dobra, wyleczysz się w mieście, arcyczarcie, trochę. A ty mi gdzieś uciekłeś. Dobra, nieważne, nawet nikogo nie zaatakowałeś. Tutaj oczywiście czary, bo to jego zasoby i tak dalej, jeszcze jego. O, ja miałem tutaj nawet złodzieja. Nieważne. Uzdrawianko, uzdrawianko i siemanko. Idziemy tutaj dalej. Na kolejne miasta. Już tego krakena po drodze sobie mogę pokonać. Butów oczywiście nie założyłem. Trzeba pamiętać, bez butów się nie wyjdzie. Na takie zimne jeszcze po wodzie chodzić bez butów to nie jest dobry pomysł. Nie wiem, co ty masz, panie Sawary. Ale pozwól, że wyślę ci szpiega. Nic nadzwyczajnego. Na sucho sobie pójdziemy w niego. Walczy, walcz. Będzie groźnie. Dobra, ostrzelij tą kuklimanę. Ty, mam nadzieję, że będziesz czarcie przed dowódcą i zatrujesz go. No dobra. Chociaż go zatruj teraz. Super.
Ale i tak trutka nic nie da, bo ty uleczysz. No to ty go wykończ. I do widzenia. Jest berserker, jest dobrze. To wystarczy w takiej armii. Gdzieś pośpiechu. Co tu jest? Tu jest dużo obrażeń. Tu będzie. Tu masz nawet 15 albo większy. Możesz tu mieć dużo obrażeń. To lodową tarczę sobie wrzucimy. I 5 pośpiechu, a to w następnej turze dopiero bym mógł zrobić, bo mi nie stać mnie na to będzie. To sobie poczekam. Chociaż czas. Zaraz. Tu jeszcze był pacjent. A zrobimy tak. I tak. I do widzenia. Obrażenia weszły, to wiadomo, ale to się wszystko wyklepie, wyleczy, będzie dobrze. No to wchodzimy do tego Trójmiasta już tak z przytupem. Jedno z nich już mamy przejęte. Tutaj trzeba by się... O, tu coś jeszcze jest po drodze, to już nieważne. Trzeba by się jakoś wzmocnić pancerzykiem jakimś. Świętą siłę też można by wrzucić. No i zwykłą siłę też wrzucę, bo przecież jest mnie na to stać. Hymnu klanów jakoś nie użyłem. Tam jeszcze jest jedna mana runiczna. No to... Ale ja ją przejmę już tak naprawdę na samym końcu. Za dużo się nie nacieszę tą dobrocią. Dobra, to będziesz eksponowany na Gryfa i na Centaura Włócznika, ale są na pierwszych poziomach, więc nie będzie tak groźnie. Najgorzej to będzie miała Sukuba tutaj. Co jest w tym trzecim mieście? Tak z czystej ciekawości sprawdzę sobie zwykłym ogarem. Mogę jeszcze wrzucać w razie czego Mściciela, żeby tam coś osłabił, ale zobaczymy, co jest w tym mieście trzecim. Przywódca elfów. O, taki już nie byle co. Ale i tak Mściciel tutaj nic nie da, bo będą leczyć. 15 poziom, ty 10. 224 obrażenia obszarowe, wow. Dużo. Trzeba będzie się wzmocnić na tą walkę, tak. Już, no, maksymalnie na tyle, ile będę mógł. Ochrona przemocą śmierci to mi się na nic nie przyda, przed obrażeniami też mi się nie przyda. To nie wiem, no, na coś by to wypadało zużyć. Elfia Świątynia, co tam jest? Chciałbym się dowiedzieć, czy mi się do czegoś to wszystko przyda. Te kolejne elfy. Też tam niekoniecznie to ochrona przed obrażeniami mi się przyda. No to w to by trzeba wejść. No to zadałeś sobie podobnie jak on. Dobra, to odstrzelcie tego jednego centaura. Ty jesteś groźniejszy. No i ładnie wyleczony do pełna. Chybienie akurat tutaj. Ale może nic z tego nie wyrzeźbią więcej. Raczej nie powinni. Dobrze. Co tutaj? Metrezen będzie zadowolony. Ileż to bogactw marnowało się w skarcach tych żałosnych elfów. Druga korona. Wow. Szkoda, że nie mogę tego wszystkiego wziąć, bo co wezmę? Te artefakty sztandar to już są 4 przedmioty, no i jedną koronę by wziąć. Trzeba będzie zrezygnować ze sztandaru mocy chyba. Ten nieczysty sztylet sobie zachowam chyba też. No i koronę jedną jednak wezmę. Przyda to się. Pokonam te tutaj elfy, które są w tych okolicach. Zabraknie ruchu. Tyle przegrać. Ale dobra. Jeść pośpiechu tutaj wszystko poratuje.
Dobra, tu postrzelają, coś zrobią. Niewątpliwie to wejdziemy tu do miasta i się wyleczymy choć trochę. Perry wychodzi, zaraz hordy wyjdą, coś. Nie. Szybkie uzdrawianie, idziemy dalej. Ach, to muszę takie kółka zataczać. Specjalnie, no dobra, niech będzie. Sprawdźmy, co jest w tym sklepie, co jest w tym skarbie. 100 punktów doświadczenia na kawałka. Eliksir szybkości przydać się może. Eliksir fortuny, o kurde, no to dla ciebie. Może się szybciej o tym nie dowiedziałem. Powietrze. A dawaj mi to. I to też mi dawaj. Idziemy zaraz na tą ostateczną walkę. A Imperium się będzie kręcić. Będzie pewnie chciało mi przejąć miasto. Hordy dalej swoje. Przywódca elfów sztuk 2. Jeszcze to i tamte ruiny mi zostały. Szkoda, że nie trafiłeś, no ale to cóż. Ty też. Co wy tak często chybicie? Tak czarna spółka z rycerzem piekiel. Albo w innych armiach też. Częste chybienia. 71 obrażeń, może. Jesteś prawie jak Modeusz. I tutaj to jeszcze się rozwali. Co? Zostałby tylko ten wąż morski i wilczek tutaj. Ale to już tam nie będziemy się w to bawić. Później ruina i to będzie do zrobienia. Jak nie mam, chcesz tutaj przyjść, to sobie próbuj dalej. Teraz będzie tam chciał iść. I się tak będą kręcić. Dobra, przeatakuj mi to. Sukuba znowu dostanie poziomy następne, widzę. To tylko przywódca elfów tak naprawdę coś zrobi. Więc mogę na razie to zostawić, tą sukubę moją. Poczekajcie. I tak zaatakują, i tak. No i przemienię. Prawie wyszło. To jak się należy. I teraz druga tura, już się to wszystko pokona. Tysiąc sztuk złota i znowu relikwia kolejna. Dużo tego wszystkiego jest. Dobra, leczymy cię tak, bo przecież mam już czym. Pewnie tutaj gdzieś podejdziecie, ale to już nieważne. Nie ma to dla mnie znaczenia, co wy chcecie tutaj porobić. I tak już kończę tą misję, wynoszę się z tych ziem. Będziemy robić istotniejsze rzeczy dla rozwoju legionów. Tutaj nic nie da Mściciel, zresztą Zielony Smok jest odporny, oni się mogą tutaj uzdrawiać, także to nie ma sensu. I robimy teraz tak, pełen pakiet, Święta Siła. Również hymn klanów. Można jeszcze uzdrowienie sobie dać. Dobra. Siła lodowa tarcza. I wezmę ten sztandar jednak odporności. Myślę, że on się bardziej przyda niż te obrażenia. Zresztą zawsze bardziej wolałem pancerz mieć większy. Eliksir celności dla ciebie. Dalej to już nie ma dla kogo. Inicjatywka. Tobie możemy tak zwiększyć ta quest. Jaką ty masz? 46. No ładnie. Pancerz. No ty jesteś miękka strasznie, to ci dam ten pancerz. Reszta już sobie poradzi.
Obrażenie możemy zwiększyć tobie i tobie. Jeszcze to. No to ładnie, ty już masz 79-81% szans trafienia. Jak u normalnej jednostki. To jeszcze paraliż możemy sobie rzucić. Chyba tak zrobię. Tak dla hecy. Wkraczamy do walki finałowej w tej misji. Sparaliżujesz tego smoka, może wejdzie z pominięciem też, bo jest na to szansa. Luli Moon. I teraz popis daj. No, powiedzmy, że ci wyszło. I tak, odmienił się smog od razu, ale miał i tak pominięcie teraz, więc... Okej, powiedzmy, że to jakoś wyszło. No ale nadal, mimo tego, że tyle szans trafienia ci teraz dałem, to zawodzisz. Dobra, tutaj obrażenia będzie robił tylko czart. Chyba, że przemienię go w chochlika, no to wtedy już wszyscy będą mogli ładować w tego smoka. I to też jest dobre. To jest chyba... Jedyne co dobre jest z tej przemiany, że zdejmujemy odporności wszelkie naszym wrogom. Także teraz spokojnie w tą formę mogę atakować arcyczartem wraz z wyznawcą. A już jako jest zielonym smokiem, no to ogniem nic nie zrobię. A i tutaj już pojechane. Paraliż się utrzymywał długo. Praktycznie do końca walki, ale już w ostatniej turze się udało. 14 poziom czart zdobył, 126 obrażeń. No, do Modeusza, może to model, do włodarza to mu jeszcze dużo brakuje. Do Modeusza akurat wyznawcy, już mówiłem o wyznawcy, o nim myślałem. Do Modeusza już mu nie brakowało dużo. Jeden punkt obrażeń zaledwie. A życia już miał dużo, dużo więcej. No, czart jest całkiem niezły przy takich dużych mapach. Na trzeciej misji się jeszcze lepiej sprawdzi, tak myślę. No i ty 11 poziom, więc dużo więcej tu nie zdobyłeś. Wycisnęliśmy prawie maksa. No, gdybym miał inkuba, to jeszcze bym stolicę popodbijał. Więc można byłoby wycisnąć ten 13 poziom. Więc trzeba będzie jeszcze się trochę pomęczyć, nie mając inicjatywy większej. No cóż. Trochę to źle wyważyli, mi się wydaje, twórcy. Tutaj aż 4 poziomy, żeby zdobyć, no to jest jednak dużo. Panie, odnieśliśmy zwycięstwo nad Jarusem, władcą elfów. Albo Jarusem. Bardziej chyba Jarusem by pasowało. Spójrz tutaj, według tych zwojów elfy postarały się o negocjatora, który przypieczętuje przymierze. Co? Panie, czy nie rozumiesz, do czego to doprowadzi? Jeżeli elfy i Imperium się zjednoczą, czeka nas wojna na dwóch frontach. Nie mamy wystarczających sił, aby... Trzeba położyć temu kres. Najwyraźniej musimy przechwycić tego negocjatora i zgładzić go. Dobrze kombinujesz. Misja wykonana. Po śmierci Lorda Jarusa, elfy pozostały bez przywódcy. Piekielne znamie wkradło się do dawnych stolic elfickiej społeczności. Choć prawdą było, że zrabowano wiele złota i drogocennych klejnotów, to jednak znalezione skrypty i pradawne pisma cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem demonów. Nie dziwota, bo to wszystko zdradzało o planach elfickich armii. No, Ebry się w końcu sprzymierzył z elfami, także teraz się zazębi ta cała akcja. Tam, gdzie polegnie Lachlan, no to będą elfy myślały, że to sprawka Imperium. Tak naprawdę to zrobią legiony. No i też później to porwane ciało Lachlana, które trzeba było hordami odszukać, także... Fajnie to się wszystko zazębiło. No i z takim zestawem myślę właśnie, że pójdziemy do misji kolejnej. A na ten moment, na dzisiaj to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek i zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.